Proszę Państwa, ja miałem interpelację podczas piątej sesji Rady Miejskiej Grudziądza dotyczącą podania przez Pana Prezydenta ilości zasobności wjazdów służbowych w latach 2012-2014 Pana Prezesa Spółki Geotermy Grudziądz. Pozyskanie odpowiedzi na zadanie pytania prosiłem Pana Prezydenta w trakcie dyskusji nad uchwałą o zmianach budżetowych w związku z potrzebą dokapitalizowania spółki Geotermy Grudziądz o kolejne 400 tysięcy złotych. Otrzymałem pismo wyjaśniające sygnatura NW003-02-2015 z 11.03-2015, w którym twierdzi Pan, Panie Prezydencie, że nie ma Pan możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie ze względu formalno-prawnych. Powołuje się Pan na treść ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Opisując poszczególne paragrafy, wskazuje Pan, kto może kontrolować spółki. Przypominam, że w moim pytaniu nie było chęci kontroli spółki. Lecz znając prawo, zwróciłem się z pytaniem do największego udziałowca spółki, do Pana, Panie Prezydencie. Przypominam, że gmina miasto Grudziądz posiada większościowy pakiet udziałów w spółce prawa handlowego Geotermy Grudziądz. Według wypisu z KRS na dzień 19.03.2015 udział miasta gminy wynosi 96,35%. W wypisie KRS natomiast w działalności spółki Geotermy Grudziądz zapisano wiele zadań, ale nie ma tam działalności ani wojskowej, ani poufnej, ani innych zagrażających bezpieczeństwu państwa, by nie można było odpowiedzieć na zadane przeze mnie pytanie. Chciałem przypomnieć, że radny ma uprawnienia do żądania udostępnienia informacji publicznej, podobnie jak każdy obywatel naszego miasta. Jednak to radny ma szczególne uprawnienia do uzyskania informacji publicznej przetworzonej od organów JST, w których sam działa bez konieczności uzasadniania, że jest mu ona potrzebna dla realizacji interesu publicznego. W związku z powyższym, uprzejmie proszę Pana Prezydenta o poważne potraktowanie radnego, radnych na przyszłość. Chciałem przypomnieć, że wykonywanie mandatu radnego wiąże się z procesem podejmowania różnego rodzaju decyzji w trakcie prac uchwałodawczych, kontrolnych w Radzie oraz jej komisji. Radny jest także zobowiązany zdawać sprawozdanie ze swojej działalności wyborczej. Aby móc podejmować prawidłowe akty rządzenia jako członek organu administracji publicznej, musi on posiadać rzetelne i aktualne informacje o działalności i zadaniach gminy miasta i ich jednostek organizacyjnych. Stanowi o tym ustawa o finansach publicznych w artykule 31 ust. 1 punkt 6, jak i artykuł 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z powyższym jeszcze raz proszę Pana Prezydenta o odpowiedź na zadane pytanie. Podczas piątej sesji Rady Miasta odpowiedzi oczekuję w formie pisemnej. Z poważaniem. Proszę.